Festiwal Zdrowia, prezentów w Poznaniu, piąta edycja i Kornela, nietypowe stoisko. Oferuje Pani, no właśnie, co Pani oferuje? Oferuję zabawki zrobione własnoręcznie oraz dodatki do domu, dekoracje oraz odnawiane meble. No właśnie, widzimy tutaj różne stare takie sprzęty, w które mają swój urok, swoją tajemniczość. Na czym polega odnowienie starych rzeczy? No, polega na tym, żeby w nie na nowo wprowadzić duszę. No właśnie, jak to się robi? Z miłością. Z miłością, dobrze. Sprzęty, które praktycznie kiedyś tam umarły w gospodarstwie domowym, czy w gospodarstwie jakiegokolwiek człowieka, trafiają w Twoje ręce i co się dalej z nimi dzieje? W jaki sposób docierasz do tego, że ta dusza ponownie pojawia się w tych sprzętach? No po prostu trafiają w moje ręce i to się dzieje samo. Tak naprawdę nie planuję nigdy, co z tym zrobię. Po prostu się tym zajmuję i wychodzi mi coś nowego, coś ładnego i coś, co zaczyna żyć na nowo. No to nas bardzo ciekawi to, jak się objawia, jakie są symptomy tego Twojego talentu, natchnienia, że akurat ma to tak wyglądać, a nie inaczej. Po prostu czuję, że tak mają wyglądać. A co się później z takim sprzętem dzieje, z takimi mebelkami? Najczęściej stoją u mnie w domu. Przyglądam się im, pokazuję znajomym, a potem trafiają do nowych właścicieli. Ludzi, którzy mają już na swoim wyposażeniu od Ciebie jakiś sprzęt, czy że to im się podoba, jak to się sprawuje? Tak, oczywiście są bardzo zadowoleni, zachwyceni tymi rzeczami, które ode mnie kupili czy dostali. Dostaję też informacje, że podobają się ich znajomym i też by chcieli takie mieć. No właśnie, czy na przykład trafiając do jakiegoś już opuszczonego domu, gdzie znajdują się jakieś sprzęty, gdzie to wszystko jest w stanie nie rozkładu, nieładu i tak dalej, jesteś w stanie zobaczyć przyszłość tych sprzętów? Tak, tak, jak najbardziej. Tam, gdzie wszyscy mówią, że tu już nic nie ma, to ja zawsze znajdę coś dla siebie. Właśnie, tutaj na Festiwalu Prezentów w Poznaniu, jeżeli się komuś spodobają tego typu aranżacje, jak można się z Tobą skontaktować? Telefonicznie, bądź przez e-mail, bądź przez Facebook. Hmm.